z numerem 1 startował ubiegłoroczny mistrz kraju Ladislav Kreczek w Fordzie Escorcie Cosworth, sponsorowany przez dwóch czeskich potentatów paliwowych, którzy byli także głównymi sponsorami rajdu. Numer 2 to wspomniany już Milan Dolak z Jarosławem Paliwcem w Toyocie Cylice. Od początku narzucił dosyć ostre tempo, wygrał 3 pierwsze OS-y. Autem z tej samej czeskiej stajni startował Leszek Kuzaj w rajdzie zimowym. Numer startowy 3 to załoga Jan Trajbold z Pawliną Trajboldową w Fordzie Escorcie. W klasie A8 startowało kilka Cosworthów, modeli, które przed kilkoma laty święciły wiele triumfów na europejskich i światowych trasach. Kolejny eskort prowadzony był tym razem przez Karola Trojana. Między Fordami różnice czasów na poszczególnych OS-ach były bardzo niewielkie. W grupie N dość szybkie tempo narzucił Michał Garbulak, znany polskim kibicom z tras tegorocznego rajdu zimowego. W Polsce nie poszło mu najlepiej, ale tu zdecydowanie prowadził. Jego najpoważniejszy konkurent, Wacław Arazin, jadący taką samą Evo 5, odpadł z rajdu już pierwszego dnia z powodu defektu technicznego. Z bardzo dobrej strony od początku pokazał się Inżyk Sztolfa. Jego Citroen Saxo Kit Car, jadący w klasie A6, od początku objął zdecydowane prowadzenie wśród aut napędzanych na jedną oś. Znakomicie zaprezentował się również Józef Petak, pilotowany przez Alenę Beneszową w Audi Quattro Coupé. Ten samochód także lata świetności ma już zdecydowanie za sobą, tym niemniej uzyskiwane czasy w granicach 3-4 miejsca w generalce dawały tej załodze dobre prognozy. Ten zaledwie 19-letni zawodnik okazał się rewelacją rajdu zimowego. Roman Kresta, jadąc z Skodą Felicją, w Polsce wygrał klasyfikację F2. Wyprzedził wiele mocniejszych aut, a jechał bardzo widowiskowo. Chyba drzemie w nim ogromny talent. W rajdzie Szumawy wystartowało kilkanaście Skód Felicji Kit Car, prawie 10 Mitsubishi Lancerów różnych ewolucji, a także Nissany, Hondy, Renault, Ople, auta startujące w klasie N3 samochodów seryjnych o pojemności ograniczonej do 2 litrów. Bardzo silnie obsadzone były również klasy A5 i A6. Porównując czeskie mistrzostwa do naszych, trzeba stwierdzić, że czołówka naszych południowych sąsiadów dysponowała zdecydowanie słabszym i o wiele starszym sprzętem. Jednak o wiele mocniejszy i bardziej liczny był środek stawki. Bez pucharów markowych ponad 90 zgłoszonych załóg to niezły wynik w porównaniu z 60 naszymi na rajdzie dolnośląskim. Tu we wspomnianych klasach N2, N3, A5 i A6 startuje przynajmniej po kilkanaście pojazdów. U nas, jeżeli znajdzie się 6 załóg, już mówi się o zaciętej rywalizacji. W naszych mistrzostwach najwięcej kłopotu jest zwykle z zebraniem klasy, czyli na prowadzeniu umocnił się Dolak. Okazało się, że nie pomylił czasu, a protesty złożone po mecie zostały odrzucone. Załoga Toyoty rzeczywiście jechała najszybciej i zasłużenie zwyciężyła. Ze stratą prawie 1,5 minuty do Dolaka drugi metę osiągnął Ladislav Kreczek. Wygrał z silną konkurencją eskortów. Trzeci dość niespodziewanie, ale w pełni zasłużenie, do mety dojechał Józef Petak w Audi. Bojowa jazda tym razem się opłaciła.
Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w F2 zajął również w pełni zasłużenie Indrzik Sztolfa w Citroenie Saxo. Okazało się, że widowiskowy styl jazdy także może być skuteczny. W czołówce nie zabrakło oczywiście Fordów Escortów. Grupę N wygrał Michał Gargulak w Mitsubishi Lancer Evo 5. Pod koniec rajdu jego współpraca z nowym samochodem układała się doskonale. Znakomicie pojechał po raz kolejny młody Roman Kresta. 10. miejsce w generalce i 2. w F2 przy tak silnej konkurencji to znakomity wynik. Dobrze zaprezentował się również Wacław Pech w M-grupowym Subaru Impreza. Jest on uznawany za duży talent kierownicy. Chodzą słuchy, że ten zawodnik ma być w przyszłym roku w jednej z ekip fabryki z Mlada Bolesław. Poniżej oczekiwań pojechali Peter Zednik i Milan Prazak w Fordzie Escorcie Kit Car Evo 2. Bardzo szybkie auto mocą przerastało umiejętności kierowcy. W klasie M3 zwyciężył Mirosław Jadik jadący Hondą Integrą R. A w A5 Dusan Kouril w Skodzie Felicity Kit Car.